FM. Na zegarach w całej Polsce 18. Zróbcie głośniej. A już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Kazimiery Szczuki będzie Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Ale wcześniej o kolejnych wielomilionowych stratach Polski. Tym razem Komisja Europejska potrąciła nam 30 milionów euro. W tych faktach także ważne ustalenia naszego reportera w sprawie nowej szczepionki przeciw COVID-19. Komisja Europejska potrąciła Polsce kolejne miliony euro z należnych jej funduszy za brak pełnego dostosowania się do orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli. Tym razem straciliśmy 30 milionów, co oznacza, że Polska w sumie jest już 204 miliony na minusie. W październiku ubiegłego roku wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości nałożył na Polskę milion euro kary dziennie, przypomina Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o piątą transzę kar naliczanych od 3 listopada zeszłego roku. Tym razem kary obejmują okres od 26 kwietnia do 25 maja. Komisja przypomina, że poza likwidacją Izby Dyscyplinarnej orzeczenie TSUE wymaga m.in. zawieszenia skutków orzeczeń Izby w sprawach o uchylenie immunitetu sędziowskiego. Kary będą naliczane aż do całkowitego dostosowania się polskich władz albo do wydania ostatecznego wyroku przez TSUE lub jego zmiany. Odbieranie funduszy nie oznacza, że tracą konkretni beneficjenci, traci jednak budżet państwa. Prawo do nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi jako pierwsze otrzymają osoby, u których od przyjęcia trzeciej dawki preparatu minęło co najmniej 12 miesięcy. Taki scenariusz, jak dowiedział się nasz dziennikarz, rozważa Ministerstwo Zdrowia. Pierwsze dostawy nowej szczepionki dopasowanej do wariantu Omikron przed weekendem trafiły do Polski. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy Cię, Michale. Kiedy pierwsze osoby dostaną nowy preparat? Najbardziej realny termin to najbliższy piątek. Rejestracja, jak ustaliłem, ruszy prawdopodobnie o północy. W nocy z czwartku właśnie na piątek. A co mówią lekarze? Na czym polega różnica między działaniem nowej szczepionki a tej stosowanej do tej pory? Nowy preparat lepiej chroni już nie tylko przed ciężkim przebiegiem, lecz także przed samym zakażeniem koronawirusem. Tak tłumaczy to dr Konstanty Szulżyński. Te nowe szczepionki najpewniej będą skuteczniejsze i będą nas chroniły w większym stopniu przed złapaniem infekcji, nawet błahej. Nowy preparat będzie stosowany tylko jako szczepienie przypominające, na początek tylko jako czwarta dawka. A teraz uwaga, kierowcy, utrudnienia na czwórce między węzłami Ostropa i Kleszczów w Śląskiem. Tir uderzył w barierę i zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Publicystyka w faktach RMF FM. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM. Kazimiera Szczuka i jej gość. Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry jeszcze raz. Cieszą Pana wyniki wyborów w Rudzie Śląskiej? No, one potwierdzają jedno, że wybory samorządowe to dla PiSu naprawdę jest trudna przeprawa. I chyba znamy prawdziwy powód, dlaczego chcą przesunąć wybory samorządowe po wyborach parlamentarnych. Bo już wiedzą dzisiaj, że wybory samorządowe na pewno przegrają. Dlatego ten wynik kandydata PiSu w tym kontekście jest ważnym. Nie wyciągałbym wniosków o poparciu dla poszczególnych formacji politycznych, bo zawsze wybory i uzupełniające, i wybory samorządowe, a suma tych dwóch zdarzeń rządzi się swoimi prawami. No tak, bo tam rzeczywiście PSL nie wypadł najlepiej, no ale to jest wypadkowa wielu zmiennych. W każdym razie wygląda na to, że PiS się słania już? Ja bym tak nie powiedział. Myślę, że ci, którzy wyciągają takie wnioski, robią to pochopnie. PiS jest wciąż formacją, która, jakbyśmy uśrednili poparcie sondażowe, prowadzi i trzeba jeszcze wielu starań, żebyśmy pokonali zły rząd, partię, która prowadzi nas na manowce. Przed chwilą w wiadomościach słyszeliśmy o kolejnych karach dla Polski. Tak. Przez błędy rządzących, nie przez Polskę, nie przez Polaków, tylko przez błędy rządzących. No i to jest rzecz kluczowa, żeby zatrzymać szaleństwo w wielu sprawach i przywrócić czasy profesjonalistów, czy dać czasy profesjonalistów, a nie populistów. No ale tymi profesjonalistami poprzednia władza, tak? To była koalicja PO i PSL. Ja rozumiem, że też można pan siebie nazwać profesjonalistą. Dużo lepiej oceniam te czasy niż dzisiejsze. To jest, no jasne, trudno, żeby pan oceniał je gorzej, ale dlaczego w takim razie nie będzie tej, jak rozumiem, nie będzie wspólnej listy opozycji?
jednego bloku opozycji. My uważamy, że najskuteczniejszą metodą na zwycięstwo jest zaproponowanie dwóch bloków. Za dużo list jest niedobrze, ale jedna lista też nie jest rozwiązaniem problemu. Wrzucenie wszystkich do jednego worka na Węgrzech spowodowało, że porażka opozycji była porażką niestety totalną. A dwie listy w Czechach spowodowały, że ci, którzy byli w opozycji, dzisiaj rządzą. Więc uczmy się od tych dobrych przykładów, korzystajmy z tych dobrych przykładów ze zwycięskich. Mhm. My taką propozycję składamy. Uważamy, że też ten podział się krystalizuje na formacje centroprawicowe i liberalno-lewicowe, więc tu nie będzie też tak trudno o wspólnotę poglądów i programu, no, ale w dwóch blokach, a nie w jednym. Tak, ale drogi się rozeszły. Platformy, dawnej Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I teraz jak to ma być? Klub pana będzie, klub PSL-u, tak to będę nazywała w skrócie, weźmie na listy formację Hołowni, czy Hołownia weźmie was do siebie? A to tutaj nikt nie będzie nikogo brał, tylko zaprosił, każdy, jeżeli się zdecydujemy na współpracę, no to ma być na normalnych zasadach współpracy, partnerstwa, szacunku wzajemnego, ale każdy dzisiaj buduje swoją pozycję i ja się cieszę, że w tej przestrzeni politycznej pojawiają się też nowe ruchy. I to jest wartość. Na pewno one wnoszą ale jakoś nową nigdy jakość. Żaden z tych nowych ruchów się nie ostał. Na przykład Kukiz. To prawda, dlatego polecam współpracę z PSL-em, bo wtedy jest szansa, żeby doświadczenie nasze i ta nowość w połączeniu, czyli tradycja, doświadczenie i ten pierwiastek nowości, no to jest dobra mieszanka, która da taki ekstra efekt. Ja w to głęboko wierzę, że to by była ciekawa propozycja dla Gowinowcy, Polski. A Gowin i Gowinowcy dadzą ekstra efekt? Tu jest trudniejsza sytuacja oczywiście, bo oni są po moim zdaniem bolesnych doświadczeniach współrządzenia z PiS-em. I to ludzie pamiętają, więc ja im zawsze mówię, wy dzisiaj musicie udowodnić, że jesteście po dobrej stronie mocy, że ci, którzy wytrwali, wyciągnęli wnioski, że chcecie te błędy, które zostały popełnione, naprawić. I wtedy może przyjść taki moment, że wyborca łaskawym okiem spojrzy na taki rachunek sumienia i próbę zadośćuczynienia. To już krzywd. Tak pan mówi, jakby był pan specjalistą od resocjalizacji. Nie czuję się, bo nie jestem uprawniony do tego. Ale to jest takie konstruktywne. Każdemu należy się druga szansa. Tak, ale ja pan... Myślę, że ten program też ma takie znaczenie dzisiaj. A dla mnie, że ja tak się tutaj jakoś tak naprawię, no jakoś niestety nie czuję takiego ciężaru odpowiedzialności, jakbym czuła, będąc Jarosławem Gowinem i jego drużyną, którzy współpracowali z PiS-em, i rzeczywiście to nie wyszło dobrze. Ale Marek Sawicki, pana kolega z partii, powiedział kiedyś takie straszne słowa. Gowin zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradzi także Kosiniaka-Kamysza. Takie słowa padły, na pewno pan Marek pamięta. Sawicki jest zawsze ostry w swoich ocenach. To też się dzielimy pewnie w formacji tymi różnymi cechami charakteru. Ja pewnie mam sobie zawsze wiele nadziei i tak patrzę, że szklanka jest do połowy pełna, nie do połowy pusta i każdemu warto tego optymizmu trochę wlać do serca. No to bardzo szlachetnie. Dwie minuty jeszcze nie wiem, mamy... czy to się do końca w polityce opłaca, tak, ale też nie chcę się zmieniać pod tym względem. Przypomnę, że moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, Kazimiera Szczuka na antenie Radia Tok FM. O Jezu, przepraszam, RMF FM. A czy na przykład mógłby pan powiedzieć, czy wysłał na przykład, no pewnie nie, ale czy planuje pan zaprosić Bogusława Sonika do współpracy? On podjął decyzję jednoznaczną, że w obliczu tej deklaracji przewodniczącego Tuska o tym, że kto ma inne poglądy na sprawę aborcji niż Donald Tusk, no to nie będzie dla niego miejsca na listach. Sam powiedział, no to inne dzięki. Inne niż Donald Tusk i inne niż
67% ankietowanych w badaniach, a jeśli to chodzi o ludzi młodych, to jest w ogóle 80 kilka procent z jakby poparcia tego projektu, który możemy nazwać dzisiaj projektem Tuska. Takie są sondaże opinii publicznej. Ludzie chcą tego, co zadeklarował Donald Tusk, to znaczy legalności przerywania ciąży w Polsce. Społeczeństwo tego chce. A, zerwało nam się połączenie chyba. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że zaczęliśmy mówić o przerywaniu ciąży. Na pewno nie, dlatego że mój gość Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że bez problemu może o tym mówić, jeszcze zanim weszliśmy na antenę. Za chwilę będziemy w internecie. Zapraszam bardzo serdecznie do mediów społecznościowych RMF-u, i to znaczy portalu internetowego RMF24. I chyba jeszcze chwila nam została. Bardzo serdecznie dziękuję słuchaczom RMF-u na antenie radia i przechodzimy teraz do części internetowej, gdzie za chwilę spotkamy się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem już w internecie. Zapraszam serdecznie wszystkich. No właśnie, czekamy jeszcze na połączenie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To jest oczywiście niezbyt korzystna sytuacja dla mnie, ponieważ bardzo chciałam podyskutować o przerywaniu ciąży i o tym, że musi ono być w Polsce legalne i że referendum w tej sprawie to nie jest dobry pomysł, że środowiska kobiece nie chcą referendum i dlaczego. Bardzo bym chciała to wytłumaczyć mojemu gościowi, no ale niestety zerwało nam się połączenie. O czym jeszcze dalej rozmawialibyśmy? No myślę, że długo byśmy rozmawiali o przerywaniu ciąży. I proszę Państwa, połączenia dalej nie mamy, coś się stało, więc powiem, że... Już mamy gościa, chociaż ja jeszcze nie słyszę go. Może teraz będzie lepiej. Otóż proszę Państwa, dlaczego referendum jest złym pomysłem? No dlatego, że to jest przede wszystkim środowiska kobiece mają taką konstatację. Po pierwsze, nie robimy referendum w sprawie dotyczących praw człowieka, ale też po prostu co Sejm nam zabrał, powinien nam oddać. A referendum to jest przeogromny wysiłek dla społeczeństwa. Dobrze, to teraz jesteśmy już, tak, nie wiem czy, bo ja nie słyszę gościa. Nie słyszę. Ja słyszę i wszystko jest okej z naszej strony, nie wiem, może teraz. Dobrze. Czy dałby się pan, panie prezesie, przekonać do tego, że legalność... Słyszałem ten wywód. I teraz, no pani właśnie, redaktor, szanowni państwo... Takie orędzie. Tak, to jak się zerwało połączenie, to łatwiej jest przekazać, nie mając możliwości skontrowania oddaję przeze mnie. Więc głos, pozwólcie, drodzy państwo, szanowna pani redaktor, że teraz kilka moich argumentów. Jeżeli się posługujemy sondażami, no to dlaczego boimy się prawdziwego sondażu w postaci referendum? Ja wolę, żeby w tej sprawie zadecydowało 20 milionów kobiet, niż 150 kobiet w Sejmie i reszta mężczyzn. Czemu 460 osób jest mądrzejszych, czy ma być mądrzejszych od całego narodu? Ja chcę oddać ten głos autentycznie kobietom w tej sprawie. Najpierw przywrócić kompromis, bo trzeba przywrócić elementarne poczucie bezpieczeństwa, które przez wyrok Trybunału zostało zabrane. I się dziwię, że referendum w tej sprawie boją się dwa środowiska. Skrajnie prawicowe i środowisko lewicowe. One tego nie chcą przyjąć, bo każde mówi, posługuje się tym samym argumentem, choć ma zupełnie diametralnie różne poglądy. Myślę, że się obawiacie po prostu, że wynik tego referendum byłby akceptacja dla tego naszego centrowego pomysłu, czyli akceptacja przywrócenia kompromisu. Ale w sprawie kobiet, ja bym chciał, żebyśmy nie rozmawiali tylko o przerywaniu ciąży, tylko powiedzieli o tym, że nie ma ginekologów, szczególnie na wsi. I co zrobić, żeby ta opieka ginekologiczna była i w ciąży, ale też w różnych etapach życia.
żeby doprowadzić do prawdziwej edukacji seksualnej. In vitro. To jest sprawa, która nas wszystkich może połączyć, bo ja uważam, że powinno być refundowane z budżetu państwa. Zresztą wprowadzaliśmy refundację w samorządach. Luka płacowa. No to są też niezwykle ważne tematy, tak, jeżeli chodzi właśnie o kobiety. Tym właśnie się zajmują w środowiska kobiece, tak szeroko to nazywam. To nie jest żadne... moje stanowisko nie jest stanowiskiem skrajnej lewicy, tylko jest stanowiskiem feministycznym. To jest trochę co innego, ale dałam panu głos, bo sama zabierałam ten głos, znaczy długo opowiadałam o swoim stanowisku. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jeżeli byśmy... dobrze, zakładamy, że wybory zostały wygrane, tak? Wygrała je opozycja i teraz weszły te dwa bloki, te dwie listy, odniosły sukces. I tu i Donald Tusk stawia warunek. Kto chce, bo oczywiście to on będzie, on czy Koalicja Obywatelska będzie rozdawała karty, bo jest największym ugrupowaniem i powie tak, Donald Tusk, kto nie popiera tego wariantu, tego rozwiązania, liberalizacji prawa antyaborcyjnego, legalność do 12 tygodnia, nie wchodzi do rządu. Co pan wtedy zrobi? Jeżeli ktoś będzie chciał w ogóle formułować porozumienie polityczne wokół spraw światopoglądowych i odbierać wolność w tej sprawie nie tylko parlamentarzystom, ale wyborcom tak naprawdę poszczególnych ugrupowań, no to robi bardzo źle, to nie stworzy rządu. Ale nie to da się nie takiego są rządu, kwestie... Nie da się takiego rządu stworzyć, ale... i to byłoby bardzo niedobre, gdy się zabiera wolność posłom, szczególnie w sprawach światopoglądowych. Kobietom się odbiera wolność, kiedy im zabrania się, po prostu odbiera im się ochronę zdrowia i prawo do decydowania o własnym ciele. To nie jest kwestia światopoglądowa. Umarły już 4 kobiety w Polsce. Dlatego trzeba przywrócić kompromis aborcyjny, bo nie było takich przypadków zgonów, jak mamy teraz. Ojej, były. Dlatego należy przywrócić najpierw kompromis, a później przejść do referendum, wzmocnić opiekę ginekologiczną, rozmawiać o bezpłatnej antykoncepcji, przejść do spraw naprawdę też powszechnie istotnych i nie wolno ograniczać poglądów społecznych w tej kwestii. Ja jestem za tolerancją i wolnością. Tolerancja no dobrze, to jest dwukierunkowe działanie, że też ci, którzy reprezentują poglądy podobne do moich, a według sondaży ich nie jest wcale tak mało, bo jakbyśmy porównali, że za przywróceniem kompromisu będzie pewnie znakomita większość społeczeństwa. Nie. Znakomita większość jest za wariantem Donalda Tuska. A to są różne sondaże. Dlatego referendum jest jedyną szansą na rozstrzygnięcie naszego sporu, który sondaż jest bardziej wiarygodny. Ale no tak, wracając ale do tematu kluczowego, czy można tworzyć koalicję w oparciu o sprawy światopoglądu, ja uważam, że to jest niemożliwe. To nie że są można kwestie światopoglądowe, tylko że to są musi być wolność człowieka w parlamencie. Będą różne ustawy przedstawiane w parlamencie w tej sprawie. Panie prezesie, wszedłby pan do takiego rządu, czy nie, gdyby taki warunek był postawiony? Jeżeli ktoś taki warunek postawi, to nie stworzy rządu. A ja znam Donalda Tuska, wiem, że on takiego warunku nie postawi. Może złożyć taki projekt w imieniu swojego klubu, ale inne kluby, to już nie chodzi tylko o klub PSL-u, ale myślę, że klub Polski 2050 nie sądzę, żeby poparły takie rozwiązanie. Więc no osamotniony dobrze. Donald Tusk, może z lewicą jeszcze, nie stworzy rządu. No zobaczymy. W każdym razie już troszkę pan powiedział na temat wyborów samorządowych na początku naszej rozmowy, ale gdyby teraz, no tak będzie to głosowanie na temat wydłużenia kadencji samorządów o pół roku, zagłosuje pan za czy przeciw? Nie ma żadnego powodu, żeby przesuwać termin wyborów samorządowych. One się powinny odbyć w przyszłym roku, bo taki jest kontrakt podpisany pomiędzy wyborcą a wybranym radnym, prezydentem, wójtem, burmistrzem. Nic się nie wydarzyło takiego, co powodowałoby, że należy ten termin przenieść. No ale... O tym, że będzie zbieg dat i w jednym miesiącu będą musiały się odbyć wybory, wiemy od kilku lat. I rządzący po prostu są nieprzygotowani. No tak. Albo wersja, moim zdaniem, polityczna, prawdziwa, po prostu boją się przegranych w wyborach samorządowych i z takim efektem przegranego iść na wybory parlamentarne po prostu nie chcą.
No ale ponieważ PiS-owi spada poparcie, no to mogłoby to być korzystne dla opozycji, że te wybory są jeszcze oddalone w czasie o pół roku. Można więcej, lepiej jakoś wykorzystać ten czas, a PiS, licząc na to, że po prostu PiS-owi będzie spadać i spadać z powodu wszystkiego tego, co jest, to znaczy kryzysu energetycznego, inflacji i tak dalej. Ale my się tym różnimy właśnie od PiS-u, że nie wykorzystujemy, czy nie chcemy formować tak zasad w państwie, żeby były dobre dla jakiejś partii, tylko mają być obiektywne i dobre dla wszystkich obywateli, niezależnie na jaką partię głosują. Jeżeli się umówiliśmy, że kadencja trwa 5 lat, to trwa 5 lat, a nie 5,5 roku czy 6 lat. Więc to są my jesteśmy wierni zasadom, czyli oni chcą te zasady pisać tak, żeby boisko było ukształtowane na ich korzyść, żebyśmy mieli pod górkę do bramki. Nie przeszkadza czyli nam to. Oczywiście nie popieramy takich rozwiązań, nie ale nie przestraszymy się takich rozwiązań. Nie zagłosuję, będę przeciwko i będziemy wykorzystywać wszystkie możliwe nasze działania i w Sejmie, w Senacie. Będziemy prosić prezydenta o to, żeby nie akceptował takiej ustawy. Zapowiadał pan, że złoży wniosek do Europejskiej Partii Ludowej i pipi, tak jest. W sprawie zamrożenia cen prądu i gazu dla przedsiębiorstw do zamrożenia na poziomie czerwca tego roku. Tak czy jest. Pan już to zrobił? Ten list jest przygotowany. Jutro w Nowym Tomyślu go przedstawię i wyślę do Manfreda Webera, szefa Europejskiej Partii Ludowej. Do tego oczywiście jest potrzebne kilka działań ze strony rządzących. My tu ich zachęcamy do tego, zachęcamy ich do normalności w podejściu, przynajmniej w tym temacie. Możemy się różnić w wielu kwestiach, ale trzeba ratować polskich przedsiębiorców. My wiemy, jak to zrobić. Ale jak zamrożenie to zrobić? Cen jest koniecznością. Wiecie, jak zrobić, to chętnie, proszę, no posłucham. No dzielę się właśnie. Też bardzo ustawa chętnie posłuchają. Mrożąca ceny energii elektrycznej na poziomie czerwca 2022 roku. Trzeba będzie to samo zrobić z gazem. No dobrze, ale takie decyzje zostały podjęte już w Unii Europejskiej, na przykład na wniosek Hiszpanii. Więc teraz oczekuję od premiera Morawieckiego natychmiastowego wniosku do Komisji Europejskiej, a ja deklaruję, że ze wszystkich swoich sił i będę przekonywał też naszych partnerów i w Europie i w Polsce, żeby wszystkie formacje polityczne poparły ten wniosek w Komisji Europejskiej. I to też będzie taki test dla Unii Europejskiej, czy jest gotowa odpowiadać na kryzysy, czy chce ratować przedsiębiorstwa, czy chce ratować taki small biznes i indywidualną działalność gospodarczą. A kto dopłaci te kwoty firmom? Jakie to będą kwoty? No jakbyśmy mieli KPO, to można byłoby część jakby, KPO ale przekształcić. Gdyby, no to... Ale no to, no wie pani redaktor, ja mówię o scenariuszu dla jego profesjonalistów, nie ma. A nie dla populistów. Tamci no jasne, są populistami, ale by było, ja jestem profesjonalistą i chcę przedstawiać rozwiązania, które są możliwe. Ale na razie nie są możliwe, więc... Jest to możliwe, bo jeżeli w Hiszpanii jest to możliwe, to w Polsce moim zdaniem jest jeszcze bardziej ale to możliwe. Każdy jeżeli kraj w Bułgarii jest to możliwe, musiał... bo Bułgaria to zrobiła. To naprawdę to nie ale są już poprzeczka nie jest kto, tak bardzo wysoko postawione. Czy to ma robić rząd, czy to ma robić Bruksela? Kto dopłaci różnicę tym producentom prądu? Rząd chwali się nadwyżkami w budżecie. Mówi, mamy 35 miliardów więcej. Rząd chwali się tym, że wpływy do budżetu są bardzo wysokie. Że tak prowadzą i tak gospodarują, że są gotowi na prawie wszystko. Więc no ja bym tutaj nie widział problemu, jeżeli, żeby i Bruksela się dołożyła, i rząd w Polsce się dołożył. Bruksela się dołoży, ale jeżeli jest tak, że rząd stać na to, bo to rząd będzie decydował, no to po co to robić na poziomie europejskim? Nie, tu musi być zgoda do takiego działania w Unii Europejskiej, bo umówiliśmy się na pewne zasady. Musi być zasada równej konkurencyjności, tych samych zasad dotyczących konkurencyjności. Przecież te firmy mogą działać na wspólnym rynku, więc muszą być na określone często działania takie ponadstandardowe. Zgoda Komisji Europejskiej. Ja uważam, że to jest czas na działania ponadstandardowe, bo jeżeli te firmy upadną, a one nie wytrzymają podwyżki cen gazu o 13-14-krotnej. Ile by to... Czy mogę? Bo przepraszam, tak. Bo tak ja tak też... Trochę nie jest mi łatwo z tym połączeniem. Ile by to mogło kosztować? Tak mniej więcej? Jakiego rzędu kwoty to są? No to są oczywiście kwoty kilku, czy pewnie nawet kilkunastu miliardów, jeżeli byśmy objęli te sprawy związane z gazem. No ale
Złotych czy euro? Nie, mówię o złotych, mówię o złotych. Ale kilku czy kilkunastu? A to zależy, jak szeroko pójdziemy, bo my mówimy dzisiaj o energii elektrycznej, drugim krokiem będzie gaz i to może być kilkanaście miliardów. Ja tu też oczekuję od rządzących wsparcia pod względem analizy tego problemu. Pytanie, ile firm by z tego skorzystało? To jest oczywiście proces wymagający zaangażowania aparatu państwowego, które partie będące w opozycji do rządu oczywiście z naturalnej przyczyny nie mogą z niego korzystać, więc wezwanie do rządzących. Jak najszybciej wniosek do komisji, a analiza, my będziemy go popierać, będziemy też dążyć do tego, żeby Unia Europejska się do tego dołożyła. A jest prosty sposób, żeby się Unia w pierwszej kolejności dołożyła, przestrzegać prawa europejskiego i nie będziemy mieli naliczanych kal ponad miliarda złotych. Ale wie pan, że nic z tego nie będzie, dopóki rządzi PiS, dlatego że PiS nie przyjmuje żadnych pomysłów, projektów od opozycji. To jest po prostu takie sobie opowiadanie. No ale jeżeli mamy aspiracje do tego, żeby rządzić, to musimy dawać merytoryczną alternatywę. Jeżeli rządzący z niej dzisiaj nie skorzystają, to wyborca będzie miał świadomość. Okej, nie pomogli mi, mówię, jakbym był przedsiębiorcą, nie chcieli skorzystać nawet z rad, może tych, co nie rządzą, to dam szansę tym, którzy mają jakąś dla mnie propozycję. Więc dlatego my przedstawiamy propozycję dobrowolnego ZUS-u. Rozumiem. Panie prezesie, nasz czas upłynął. Ja mogę tylko jeszcze... Przepraszam, że tak przerywam. Tak. Mam limit na przerywanie duży, ale... Znaczy właśnie nie limit, tylko bana, ale chciałam powiedzieć, że bardzo twarzowy jest pana nowy imaż z brodą. Wszystkim Dzięki. Się podoba. Bardzo dziękuję. I wszystkim, znaczy, nie wiem czy wszystkim, ale wszystkim różnym moim koleżankom. I na tym kończymy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. I do widzenia i do usłyszenia za tydzień. Miłego wieczoru.